Zatem przystąpimy do obrzędu, to chcę wam powiedzieć i powitać gorąco babcę, który tu jest. Bo to on, wiecie, zawiaduje tą holą, tymi łowcami, tym kierdlem, co tu przyprowadzili. A jest to Stasek Majewski. Gorąco go powitajmy. Bo jakby takich nie było, no to by i Redeku nie było. No i tym juhasom, co z nim tu gazdują na tej holi glinne, tu pod tym pięknym Pilskim, bo wiecie, że łowiecki się wyganiało na świętego Wojciecha już, hawdowni. Bo to zimy to by takie, że chałpy by zakurniacone całe po kumin, że trzeba było taki tunel do chałupy robić, ale wiosna, jak szła wiosna, to nie trzeba było na kalendarz czekać. I no i jak przyszły wielki tydzień, to już gaździny sadziły ziemniaki na wcaśne, żeby się urodziły. Bo tak musiało być, a dziś kata są w osadzeniu. No luty był piękny, bylibyśmy posadzili, a później co było? Już by było po wszyćki. I wiecie, tak to bywało, że na hole się łowiecki gnało, a na szczycie Pilska jeszcze śnieżycek leżał. I dzisiaj Kapeckiego ta hajte z mamy, widzicie. No ale jak to było? Wiecie, pastyrze to są potomkowie Wołochów, co to przyszli z Siedmiogrodu, z dzisiejszej Rumunii. I oni tu, wiecie, w połowie XVI wieku już dotarli na Żywiecczyznę, bo ha, do Polski Kapeckie wcześniej przyszli. No ale no i starso tako wieś tu na tym terenie, tu wzdłuż rzeki Kłosarawy, to jest Kłosarawa, a nazywa się strasznie po wałasku, ponieważ łot Kłosora, a Kłosor to jest ta haj zagroda, co widzicie na łowce, gdzie się spędza łowce do dojenia, na wieczór, na noc, żeby było łatwiej przypilnować przed wilkami, przed złodziejami. No i wiecie, bacowie mieli... Pasterze mieli trzech patronów świętych, nie tylko jednego, takim głównym był święty Jan Chrzciciel, ale pierwszym to był święty Wojciech, to też na świętego Wojciecha już się wypędzało bydło na posłisko. I wiecie, obierali sobie gazdowie z kilku wiosek, nawet wiecie z daleka, nawet z Gilowic ze Ślemienia, to tu pod Pilsko do Jeleśni, do Korbielowa przyprowadzali łowce i dawali na hole do, na lato na wypas. I wiecie, obierali sobie takie obace, baca musiał mieć taki, był zaszczytny, musiał być solidny i on zabierał łowce, wiecie, na hole. Spędzali wszyscy i ze wsi wychodził kierdel cały z muzyką, a jeszcze wcześniej sobie bacowie juhasy zamówili, z całej okolicy se zamówili mszę u faroża, odprali mszę, później z muzyką ich prowadzili na hole. No i gaździny też szły, bo trzeba było na hole różne sprzęty zanieść, pucierki, różne gieletki, różne skłopce, wszystko się to niesło, wiecie, na hole. No a baca pilnował, co by zanieść święty łogiej na hole, bo łogiej był podstawowym takim łochroną na holi, bo roze mogli coś ugotować na nim, drugie syry nad nim, wiecie, ważyli. I jeszcze chronił przed wilkami łogiej i jak było chłodni, to się i bacowie pogrzoli, bo nie zawsze było ciepło, nie? Przyszły troszkę chłodniejsze dni, to se tam poszli do sałasa i się ogrzoli. No i wiecie, na Wojciecha wypędzili, no i teraz był cały łobrząd. Jak już doszli na hole, to trzeba było łowiecki wymieszać, bo owce bez różnych gazdos, z łodu różnych gospodarzy. I teraz co trzeba było zrobić? Ano, gazda przynosił jodełkę, wbijał na środku holi i opędzał trzy razy w koło tego łowca. Czemu trzy? Trzy cyfra jest magiczna. Wszystkie pochodne od trzy są magiczne, bo to się wiąże z starymi carami. Przy na holi było strasznie dużo carów. Trzeba było wszystko odcynić. Teraz wiecie jak? Opędzili te łowce, już wymieszali. No to odmawiali modlitwę. Jak odmówili, bo musieli do Pombocka się pomodlić, żeby się im szczęściło cały rok na tej holi i żeby mieli pożytek z tej holi, żeby było dużo mleka, to jak było mleka dużo, to i syra. I też za to były pieniądze. No i żeby na łowcach ładno wełna rosła i mięsa, żeby też przybierały. No i jak już, wiecie, tam jeszcze wbijają nóż. A po co z ten nóż wbijają? No po to, żeby łowce były całe lato, cały rok zdrowe, bacowie, juhasi, żeby to wszystko było zdrowe, co się na holi robi.
To żelazo było po to. Te żelazo dajemy na Wigilię pod stóp. To jest po to, żeby wszyscy domownicy byli haw zdrowi, calusinki rok. No i jeszcze słolili. Sól była po to, żeby łowce po prostu się do siebie miały, jak, żeby się lubiały, żeby razem chodziły. No i później baca jeszcze sypał kretowiną. Już później jak odlicy łowce, bo to się go dało nie liczyć, tylko czytać. A czym się to czytało do wni? Jak się to czytało? No, a baca se stoł przed kłosorem, z drugiej strony juchas, pędzali i tak kłobucek ściągnął, uderzał łowca jedna, liceł se dziesiątkę na liceł, to juchasowi go dał roz. Juchas już wiedział, że na losce, na policy ma zrobić jeden rzos. To już była dziesiątka. I tak policyli wszystkie łowce i już wiedzieli, ile łowców mają. I musiało się to zgadzać z tym, co przyjęli od gospodarzy. No i teraz, jak już wiecie, przynieśli węgielki, bo baca, jak wszedł na hole, musiał zapolić święty ogień. Ogień mu nie śmiał zgasnąć do świętego Jona. Jak mu zgasnął, a juchasi i holajnicy albo i krowiorze, co byli na holi, jak uwidzieli, to baca się musiał łokupić. A łokupić musiał dać grudę syra, masła i niewiele mu zostawało później prefitu z tego, że był na holi. Więc pilnował tego ognia, żeby nie zgasła. Jeszcze przy tym cary, no nie daj Boże, żeby ogień zgasł, to już jakiś łomen zły, że się nie będzie dali wiedło na holi. Pilnował tego. No i teraz przynosi węgielki, daje, wiecie, na kłorę z drzewa, posypuje tymi wszystkimi trzema specjałami, co to trzej królowie przynieśli do Betlejem, do słopki. I łokadzą łowiecki, bo jak nie odcyni, trzeba wszystkie cary odegnać ze wsi, jakie się na hole przyniosło, żeby się tu wiedło na holi. Łokadzili, poświęcili święconą wodą, kredą omazali jeszcze kłosor, no i teraz przystępowali dopiero i do dojenia, wiecie. Łodoili łowiecki, a później już była obróbka mleka. I my tu dzisiaj chcemy wam państwu, gazinom, gazdom i tym wszystkim przystocom, co zjechali tu do nas, turystom i gościom, pokazać, jak to do niej wyglądało. Łodomili! Teraz musimy popatrzeć, co to można zrobić z tego, co się na holi wyprodukuje. Najważniej są taką, wiecie, co najczęściej czystowali na Polanie, Bacowie, Juchasi, to była zentyca. Można popić, spróbować, tym się najczęściej częstował. No i brędza, syr, łostypki, bo syry były białe i później wędzone, żółte, lepsze troszkę były. A brędza była solona i nawijana do płócieny, służyła na cały rok. A tu jest czerpok, którym się żentyce nabierało i piło. Jeszcze oryginalny nasz żywiecki z żywieckim zdobieniem, z uchem żywieckim. Było dla ciała, to teraz coś dla ducha. Pierwsze wystąpią dzieci, a jest to zespół Hajduki przy szkole podstawowej w Korbielowie, a zarządza, kieruje, gazduje nimi Heniu Majewski. To my. Już to będzie, ale Janicku, zobaczyłeś o jednej rzeczy. To nie zależy od mnie, czy to ostanie, to tuj co nie śpiewanie. No. Nie zależy od ciebie, to zależy od nich. Ale to... Jak oni to będą robić, jak oni się nauczą łowce miosać, to będzie wszystko dobrze. To będą miosać. A my teraz jaromy.